Europa Środkowa i Wschodnia w XIV i XV wieku, czyli przyjrzymy się, jak wyglądała w tym czasie sytuacja Czech, Węgier, Imperium Osmańskiego oraz Rusi. Na początek Czechy. Czechy wtedy rządzone są przez dynastię Luksemburgów, bo wcześniejsza dynastia Przemyślidów zakończyła się w wyniku tego, że Wacław III, ostatni z tej dynastii, został zamordowany w Polsce, bo Przemyślidzi wcześniej zdołali przejąć tytuł królów Polski i królów Czech, czyli mieliśmy taką unię personalną. W 1306 roku ta unia się przerwała wraz ze śmiercią ostatniego z Przemyślidów. W 1311 roku władzę w Czechach przejął Jan Luksemburski i zapoczątkował rządy Luksemburczyków właśnie w Czechach. Dla Czechów bardzo udany okres, kiedy to ten kraj rzeczywiście rozwijał się bardzo mocno. W tym czasie też rządów tego Jana Luksemburskiego nastąpił koniec procesu hołdowania księstw śląskich. Przypomnijmy sobie, że jest to jeszcze końcówka okresu rozbicia dzielnicowego w Polsce i Czesi od końca XIII wieku hołdują po kolei księstwa śląskie, przejmując w ten sposób je we swoje władanie. Później w latach 30. XIV wieku odbywają się dwa zjazdy w Wyszehradzie w 1335 i 1339 roku. To są zjazdy, na których spotyka się właśnie Jan Luksemburski z Kazimierzem Wielkim, a więc królem polskim, ostatnim Piastem. I na tych zjazdach następuje uregulowanie sprawy Śląska. Nasz władca się, można powiedzieć, że nie tyle zrzeka, co akceptuje to, że Śląsk jest czeski. Z drugiej strony w zamian za 20 tysięcy kop groszy, które zapłacił polski król Janowi Luksemburskiemu, Jan Luksemburski zrzeka się tytułu króla Polski, już nie będzie sobie rościł pretensji do polskiej korony. W 1346 roku kolejny władca, Karol IV, dostępuje nie lada prestiżu, dlatego że zostaje cesarzem całego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego, więc tutaj mamy, można powiedzieć, wielki sukces dynastii Luksemburgów. I Karol IV zapewnia czeskiej prowincji kościelnej niezależność od Niemiec, od niemieckich władców. Również tenże cesarz dwa lata później tworzy w Pradze uniwersytet, czyli podnosi tutaj rangę Pragi, tworząc właśnie uczelnię wyższą. No jest to szybciej niż pierwszy uniwersytet, który powstał w Polsce, bo przypomnijmy, że w Polsce to jest Akademia Krakowska w 1364 roku powstała, a więc tutaj Czesi nas w tym względzie wyprzedzili. Syn Karola IV, Wacław IV, został królem niemieckim, natomiast drugi jego syn, Zygmunt Luksemburski, przejął władzę na Węgrzech, czyli tu widzimy, można powiedzieć, apogeum potęgi władców czeskich, którzy rozdają karty w tej części właśnie Europy, więc tak jak powiedziałem, Czechy wówczas przeżywają ogromny rozkwit, ale mają też problemy, dlatego że wkrótce później pojawia się w Czechach właśnie między innymi na Uniwersytecie w Pradze taki oto wykładowca, który się nazywa Jan Hus. Hus, który zapoczątkował ruch religijny, można powiedzieć, dążący do reformy religii katolickiej, ruch nazywany od jego nazwiska husytyzmem. Husytyzm. No i tutaj, tak jak wspomniałem na wcześniejszej lekcji mojej, duży wpływ na Jana Husa miała nauka angielskiego reformatora religijnego Johna Wycliffe'a, czy też Jana Wycliffe'a, jeżeli po polsku to powiemy, oraz też duży wpływ na niego miał taki ruch odnowy Devotio Moderna, czyli ruch, który miał doprowadzić do przemian właśnie w gronie wierzących, jeśli chodzi o wyznanie katolickie. No i tutaj w 1409 roku właśnie z powodu działalności Jana Husa wydano dekret kutnohorski. Dekret kutnohorski, który podzielił środowisko wykładowców uniwersytetu właśnie w Pradze. W wyniku tego dekretu niemieccy wykładowcy stracili większość na tym uniwersytecie, a nie mogli już zarządzać tym uniwersytetem, a oni właśnie, ci niemieccy wykładowcy, nie pochwalali nauki Husa, wręcz ją potępiali. Więc tutaj doszło do po prostu spiny pomiędzy czeskimi a niemieckimi wykładowcami i
W geście protestu ci niemieccy wykładowcy po prostu się zabrali z Pragi i wynieśli się do Niemiec, gdzie założyli własną uczelnię. I z powodzeniem zresztą działającą. Ale ważniejsza dla nas teraz jest sprawa Husa, więc zostawmy ten Uniwersytet Niemiecki i zobaczmy, co się dzieje. Niemcy, urażeni tym dekretem kutnohorskim, tym, co się wydarzyło, tym, że musieli opuścić Pragę, oskarżyli Husa o to, że jest głosicielem herezji, a więc nauki, która jest sprzeczna z nauką Kościoła. No i w tamtych czasach no to groziło utratą życia. I tak też się stało. Hus został wezwany na obradujący od 1414 roku sobór w Konstancji. To jest ten sobór, o którym też już się uczyliśmy. Sobór, który prowadził ostatecznie do zakończenia schizmy zachodniej. No i Hus bał się pojechać na ten sobór, bo wiedział, że skoro jest oskarżony o herezję, no to może po prostu stracić na tym soborze życie. No i tutaj niestety władca z dynastii luksemburskiej nie popisał się za bardzo, dlatego że zapewnił Husa o tym, że no, będzie on tam nietykalny. Wystawił mu tak zwany żelazny list, który gwarantował nietykalność osobistą Husowi. No i Hus zaufał i pojechał uzbrojony w ten list do Konstancji na sobór. Niestety okazało się, że ten list jest niewiele warty i Husa bardzo szybko pojmano i jako człowieka oskarżonego o herezję po prostu skazano go na karę śmierci poprzez spalenie na stosie. I to widzimy tutaj na tej ilustracji, jak Hus przywiązany właśnie do drewnianego pana, no za chwilę zostanie podpalony. Więc tutaj mamy problem, dlatego że władca między innymi Czech, który gwarantował Husowi nietykalność, no, okazał się być człowiekiem wiarołomnym. Zdradził Husa, więc zwolennicy nauki Husa zbuntowali się po tym zdarzeniu, zaczęli się oburzać i zaczęli się organizować i rozpoczęli tak zwane wojny husyckie, które zainicjowała pierwsza defenestracja praska, czyli wyrzucenie przez okno przedstawicieli katolickiej tutaj części Czech. Więc mamy husytyzm, mamy właśnie ruch religijny, który dąży do przemian. O co chodziło husytom? Co głosił tak naprawdę Hus? No między innymi to co Wiklew, czyli chciał zniesienia odpustów, chciał sekularyzacji dóbr kościelnych, czyli zaświadczenia tych dóbr, przekazania dóbr kościelnych ludziom świeckim. Chciał, aby Kościół przestał gromadzić bogactwa, żeby żył w sposób prosty, ubogi, skromny, żeby rozdał to bogactwo biednym. Oprócz tego husyci potępiali sprzedaż odpustów, czyli tych przedmiotów, które miały gwarantować odpuszczenie grzechów, przedmiotów związanych ze świętymi albo części ciała świętych. No i też postulowali właśnie oparcie się na Piśmie Świętym, a nie na dorobku, powiedzmy, soborowym Kościoła katolickiego. Oprócz tego husytyzm też głosił potrzebę nauczania o Bogu w języku czeskim, a nie w języku łacińskim, tak jak to było praktykowane w średniowieczu i też zresztą wiele, wiele wieków po średniowieczu. Więc husyci też po prostu mieli na uwadze rozwój czeskiego języka, rozwój kultury czeskiej z tym związane, w ogóle piśmiennictwa w języku czeskim. Część husytów też uznawała, że należy udzielać komunii pod dwiema postaciami i ich nazywano utrakwistami. Utrakwiści od łacińskiego określenia sub utraque spece, czyli pod dwoma postaciami. Albo inna nazwa, którą też stosowano, to calixtyni, od słowa łacińskiego calix oznaczającego kielich. No i tu widzimy właśnie symbol utrakwistów, czy też kalikstynów, właśnie kielich na czarnym proporcu. No a tutaj jeszcze możemy zerknąć sobie na Jana Husa. Czyli mamy tutaj zarysowany program husytów i widzimy, że husyci dzielili się na dwie grupy. Już pierwszą grupę poznaliśmy, czyli utrakwiści albo kalikstyni. Natomiast była jeszcze druga grupa, bardziej radykalna, od utrakwistów, nazywano ich taborytami, od góry Tabor. Oni odrzucali też hierarchię kościelną, jaka była w kościele katolickim, co zresztą też John Wycliffe krytykował. Czym się różnili jeszcze utrakwiści i taboryci? Utrakwiści byli skłonni się dogadać z katolikami, szukali jakiegoś porozumienia, kompromisu, jakiejś płaszczyzny właśnie dialogu. Natomiast taboryci uważali, że nie ma mowy o tym, żeby jeszcze dłużej husyci mogli
współistnieć w jakikolwiek sposób z katolikami, chcieli się kompletnie od nich odciąć, oderwać, odłączyć i stworzyć niezależne wyznanie, czyli bardziej radykalne właśnie podejście. Te wojny husyckie, tak jak powiedziałem, rozpoczęły się w roku 1419 od defenestracji praskiej. Tutaj widzimy obraz przedstawiający nam tę defenestrację, wyrzucenie przez okno właśnie przedstawicieli władzy katolickiej, władzy cesarskiej. To z kolei oburzyło Zygmunta Luksemburskiego, czyli właśnie tego władcę Czech, który wystawił żelazny list Husowi, a potem się okazało, że zdradził tego Husa, tego, który zainicjował późniejszy husytyzm. I Zygmunt Luksemburski ogłosił krucjatę przeciwko właśnie husytom, uznając ich za kogoś takiego, jak właśnie ludzie niewierni, jak kogoś, przeciwko komu trzeba stworzyć wyprawę niemalże krzyżową. Z kolei husyci, widząc takie zachowanie Zygmunta Luksemburskiego, postanowili się pozbyć go ze swojego tronu, z tronu Czech, i zaproponowali tenże tron polskiemu władcy, a polskim władcą wówczas był ten człowiek, który spogląda na nas za każdym razem, kiedy wydajemy 100 złotych w jednym banknocie, czyli ten, który tam jest na tym banknocie, a więc Władysław Jagiełło. Zaproponowano tron Jagielle. Jagiełło jednak nie przyjął tej propozycji. Bał się, że jeżeli się zgodzi na to, to czeka go wojna z Zygmuntem Luksemburskim, i bał się, że tej wojny nie wygra. Tym bardziej, że Jagiełło prowadził w tym samym czasie ciągle wojny z Krzyżakami o odzyskanie Pomorza Gdańskiego. Więc grzecznie odmówił, ale poniekąd wspierał husytów na inne sposoby, na przykład podsyłając im oddziały wojskowe albo broń. Więc mamy tutaj spór o tron Czech. W 1420 roku husyci też wydali 4 artykuły praskie, które miały gwarantować im możliwość wyznawania właśnie swojej wiary. Na czele husytów stanął znakomity dowódca Jan Žižka, który jest widoczny na obrazie Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem, też możemy go tam dostrzec. Po prawej stronie mamy typowe dla husytów wozy, tak zwany tabor husycki. Wozy, z których husyci prowadzili ostrzał podczas starć militarnych. Widzimy, że te wozy były przystosowane do obrony. Można było unosić boki, porty tych wozów. Tam były otwory strzelnicze. Jak widzimy tutaj lufy tychże właśnie karabinów husyckich, jednocześnie osłaniały te burty właśnie strzelających. Te tabory ustawiano w określony sposób dookoła i w ten sposób można było się skutecznie bronić. No i tu widzimy też element wskazujący nam na schyłek średniowiecza. Broń palna staje się coraz bardziej powszechna, a to sprawia, że rycerstwo coraz bardziej staje się po prostu niepotrzebne. Jak się potoczyły dalej sprawy husytów i wojny husyckie? Zygmunt Luksemburski zdołał dogadać się z tymi bardziej skłonnymi do dialogu husytami, czyli z utrakwistami czy też kalikstynami. Nawet do tego stopnia, że obie strony zawarły sojusz. Natomiast taboryci prowadzili walkę przeciwko katolikom dalej, aż zostali rozbici. Taboryci zostali rozbici w bitwie pod Lipanami. 1434 rok, bardzo ważna bitwa, należy ją zapamiętać, bo w tej bitwie właśnie mamy tutaj koniec tak naprawdę walki husytów z katolikami. Taboryci zostają pokonani. W 1436 roku Zygmunt Luksemburski zostaje ostatecznie koronowany na króla Czech, czyli można powiedzieć, że husyci go akceptują w końcu, ale pod warunkiem, że zaakceptuje z kolei król, czyli Zygmunt Luksemburski, tak zwane kompaktaty praskie, czyli takie dokumenty, które miały zagwarantować husytom kilka rzeczy, na przykład autonomię religijną, czyli że mogą wyznawać swoją wiarę na terenie Czech bezkarnie, bez żadnej tutaj kary czy bez prześladowań. Druga rzecz, że husyci będą mogli przyjmować komunię pod dwoma postaciami, czyli chleba i wina, oraz że liturgia będzie możliwa tutaj w języku czeskim, a nie łacińskim, tak jak to w kościele katolickim wówczas było. Czyli tutaj mamy pewien sukces husytów po tych kilkudziesięciu nawet latach prowadzonej wojny. Tak nawiasem powiem, że jeżeli interesuje Cię ten czas, to jest fajna trylogia autora Wiedźmina, czyli pana Sapkowskiego, poświęcona właśnie
czasom walk husyckich, tak zwana trylogia husycka. Może warto do niej zajrzeć. Kolejne lata to rządy Habsburgów, czyli po panowaniu dynastii luksemburskiej w Czechach w 1437 roku władzę przejęli na chwilę Habsburgowie. Na chwilę, czyli do roku 1458. Później mamy na tronie czeskim husytę, utraquistę, Jerzego z Podjebradów. I co ciekawe, on odwołał kompaktaty praskie. Znaczy, przepraszam, nie on odwołał, tylko papież odwołał kompaktaty praskie, więc sytuacja w Czechach znowu się skomplikowała. Papież nie chciał się zgodzić na to, co wywalczyli husyci, a właśnie panowanie w Czechach jednego z nich oburzyło właśnie Ojca Świętego. No i wtedy Czesi znowu mają sytuację taką kryzysową, i wykorzystuje całe to zamieszanie w Czechach jeden z Jagiellonów, Władysław II Jagiellończyk, który w 1471 roku zdołał przejąć koronę Czech. Więc mamy tutaj początek ekspansji Jagiellonów w tej części Europy. Zobaczmy na mapę. Wiemy, że Jagiellonowie rządzili Litwą i Polską, bo to dynastia wywodząca się z Wielkiego Księstwa Litewskiego. Od momentu unii, zawarcia momentu unii w Krewie, czyli od 1380, powiedzmy 5-6 roku, Jagiellonowie rządzą Polską i Litwą, a boczna linia Jagiellonów w 1471 roku przejęła jeszcze władzę w Czechach. A jak widzisz też na mapie, widać, że później Władysław II Jagiellończyk zdołał też przejąć władzę jeszcze w sąsiadujących z Czechami Węgrach. A więc mamy tutaj aż cztery kraje pod koniec XV wieku, w których rządzą władcy z dynastii Jagiellonów, więc mamy ekspansję Jagiellonów pod koniec XV wieku właśnie w Europie Środkowej czy Środkowo-Wschodniej. Zobaczmy, co się dzieje z Imperium Osmańskim w tym samym czasie. Imperium Osmańskie, czyli Turcja. W XIII wieku rozpada się państwo zbudowane przez Turków Seldżuckich, przez tych, którzy można powiedzieć, że sprowokowali krucjaty, czyli wojny krzyżowe. Następuje wzrost potęgi sułtana Osmana I później, który tworzy potęgę Imperium właśnie tureckiego, nowego państwa tureckiego, stąd nazwa Imperium Osmańskie od właśnie tegoż Osmana I. Za jego sprawą Turcy podbijają Bałkany. Po raz kolejny muzułmanie próbują zająć Europę, tym razem od strony Bałkanów. Wcześniej, jak pamiętasz, muzułmanie starali się do Europy wejść od strony Półwyspu Iberyjskiego, ale rekonkwista ich stamtąd skutecznie usuwała, więc kiedy się kończy rekonkwista na Półwyspie Iberyjskim, to muzułmanie, a konkretnie Turcy, zaczynają wchodzić do Europy z drugiej strony, czyli właśnie od strony Półwyspu Bałkańskiego. I Osman podbija Bośnię, Serbię, Bułgarię, pokonuje Europejczyków w bitwie na Kosowym Polu w 1389 roku, a następnie zadaje klęskę koalicji europejskiej pod Nikopolis w 1396 roku. Następnie kieruje się na podbój Węgier władca turecki. W 1444 roku Węgry, bronione przez polskiego władcę z dynastii Jagiellonów, Warneńczyka, Władysława III Jawarneńczyka, mamy bitwę pod Warną. Warneńczyk ginie w tej bitwie prawdopodobnie. I rzeczywiście Węgry są bardzo mocno zagrożone tym, że staną się lennem tureckim. No i Imperium Osmańskie również atakuje najważniejsze państwo na Bałkanach, czyli Cesarstwo Bizantyjskie. Trwają już w XV wieku walki zażarte o Bizancjum. Bizancjum, które jest osłabione po czwartej krucjacie, która, jak pamiętasz, mam nadzieję, uderzyła właśnie w Bizancjum. W 1204 roku Bizancjum zostało zdobyte przez krzyżowców. No i tak naprawdę nigdy się nie odbudowało już w pełnej krasie to cesarstwo i tą słabość Turcy chcieli wykorzystać, atakując stolicę Bizancjum, czyli Konstantynopol, no a wcześniej odbierając ziemię tegoż cesarstwa bizantyjskiego położone na Bałkanach. I to się Turkom udaje w 1453 roku. Mamy upadek Konstantynopola wtedy, czyli miasta, które jest stolicą Cesarstwa Bizantyjskiego. Miasta, które uwierzyło w potęgę swoich murów obronnych. Władca Bizancjum ostatni uważał, że mury zapewnią bezpieczeństwo Konstantynopolowi. Tutaj się przeliczył. Turcy, używając skutecznych armat, potężnych armat, materiałów wybuchowych, te mury skruszyli. I mamy ważną datę, która może nam oznaczać również koniec średniowiecznej epoki, bo jest brana pod uwagę przez historyków również jako data właśnie graniczna między epokami historycznymi. 1453 rok, upadek Konstantynopola,
koniec Cesarstwa Bizantyjskiego tym samym, a dla niektórych historyków koniec całej epoki średniowiecznej. Tym, który zdobył Konstantynopol, był Mehmed II. To był władca Imperium Osmańskiego ówczesny. No i widzimy go tutaj na obrazie, jak sobie to wyobrażali malarze, konkretnie jeden z malarzy w XIX wieku, jak sobie wyobrażał właśnie wjazd Mehmeda II do zdobytego Konstantynopola. No i tutaj widzimy świątynię, chyba najważniejszą w Konstantynopolu dla chrześcijan, Hagia Sofia, czy też Aja Sofia, zbudowana przez Justyniana Wielkiego. No i tutaj zwróć uwagę, że właśnie wtedy, po upadku Konstantynopola, po zajęciu Konstantynopola przez Turków osmańskich, do tej świątyni wcześniej chrześcijańskiej dobudowano te cztery minarety, dlatego że ta świątynia chrześcijańska od tej pory stała się świątynią, ale muzułmańską, czyli meczetem. A meczet musi mieć minaret, więc tutaj mamy cztery minarety i Aja Sofia staje się meczetem po upadku Konstantynopola, oczywiście wcześniej będąc wybudowana jako świątynia chrześcijańska. Dzisiaj to jest muzeum, czyli dzisiaj to już nie pełni ten budynek funkcji sakralnej. Budynek wybudowany w stylu bizantyjskim oczywiście. Popatrzmy na mapę, jak się rozrosło Imperium Osmańskie pod koniec średniowiecza. Tutaj widzimy dzisiejszą Turcję, czyli mamy tutaj Anatolię i, no i zobaczmy, widzimy na zielono teren Bałkanów zajęty przez Turków pod koniec średniowiecza. Widzimy tutaj właśnie Serbię, Bośnię, Rzymię Wołoską. No i sam Konstantynopol też mamy zaznaczony tutaj i datę jego podboju, czyli no ale też zobaczmy Krym, Półwysep Krymski też został zajęty już wtedy przez Turków. No i Turcy zaczynają zagrażać właśnie Węgrom i tak jak mówiliśmy, bitwa pod Warną jest tego najlepszym przykładem. No właśnie, zobaczmy jeszcze do Węgrów, co się dzieje w tym państwie. Rządzi w tym kraju dynastia Endegawenów w wieku XV. Później przejmuje władzę tam Zygmunt Luksemburski, czyli władca czeski, który rozszerza swoje panowanie w tamtym rejonie. Później Węgry przechodzą pod władzę Habsburgów. Tutaj mamy podobne losy jak Czechów, jak widać. Tam też rządzili Luksemburgowie, później Habsburgowie, a później Jagiellonowie. Czyli mamy praktycznie tą samą kolejność przejmowania władzy przez poszczególne dynastie, co w Czechach, to mamy właśnie na Węgrzech. W 1440 roku, w wyniku zagrożenia tureckiego, Węgrzy proszą, aby Władysław III z dynastii Jagiellonów został ich władcą i on się na to zgadza, co powoduje zawarcie krótkiej unii personalnej pomiędzy Węgrami a Polską. Ta unia trwa zaledwie 4 lata, dlatego że 4 lata później Władysław Warneńczyk, tak jak już mówiłem, poległ prawdopodobnie w bitwie pod Warną, stąd jego przydomek Warneńczyk. Mówię prawdopodobnie, bo przez 3 lata czekano na niego w Polsce, aż wróci po tej bitwie, bo nie było pewne, czy rzeczywiście zginął, bo nie znaleziono jego głowy, czy też ciała na 100% potwierdzonego, że to jest jego po tej bitwie. Węgry toczyły wojnę z Turcją, również i po tej bitwie pod Warną i po śmierci Warneńczyka. Przejął władzę po jego śmierci węgierski wódz, dowódca wojskowy Jan Hunyady, więc tutaj walka Węgrów z Turcją trwała nadal. Aż, tak jak powiedziałem, dochodzi do tego, że znowu Habsburgowie przejmują władzę na Węgrzech, Władysław V. Po nim znowu mamy władcę węgierskiego na tronie Macieja Korwina. Maciej Korwin, który przejmuje Morawy, Śląsk i częściowo Austrię. Aż w końcu, tak jak już wcześniej było powiedziane, w 1490 roku władzę na Węgrzech obejmuje ponownie Jagiellon. Ten sam, który wcześniej w 71 roku XV wieku przejął władzę w Czechach, czyli Władysław II Jagiellończyk. A więc mamy tutaj władcę z dynastii Jagiellonów, Władysława Jagiellończyka, który ma w 1490 roku władzę w dwóch krajach, w Czechach i na Węgrzech. A druga boczna, powiedzmy, linia Jagiellonów w tym samym czasie rządzi Polską i Litwą. Jest to czas potęgi dynastii Jagiellonów. Po śmierci Władysława Jagiellończyka rządzi jeszcze jego syn Ludwik Jagiellończyk, który zawiera z Habsburgami układ w Wiedniu w 1515 roku. Układ o przeżycie. Mówi on, ten układ wprowadza taką zasadę, że jeżeli bezpotomnie wygaśnie ta linia Jagiellonów, która rządzi Czechami i Węgrami,
to Czechy i Węgry przechodzą pod władanie Habsburgów, a jeżeli Habsburgowie wymrą, to ich ziemie przechodzą pod panowanie Jagiellończyków. Taki trochę hazardowy układ, no i niestety dla Jagiellonów nieszczęśliwy, jak się zaraz dowiemy. Oprócz tego układu zawarto też małżeństwa, zaplanowano małżeństwa pomiędzy właśnie Jagiellonami a Habsburgami, które miały ten układ przypieczętować, co widzimy tutaj na tej rycinie. Dla Jagiellonów fatalny układ, bo zaledwie 11 lat po jego zawarciu Ludwik Jagiellończyk zginął w bitwie stoczonej właśnie przeciwko Turkom, w bitwie pod Mohaczem. A on jako król Węgier bronił Węgier przed ekspansją turecką na tyle nieskutecznie, że zginął po prostu w tej bitwie, a nie zostawił wcześniej potomka męskiego, więc na nim zakończyła się ta boczna linia Jagiellonów, która rządziła Czechami i Węgrami. No i zgodnie z układem z Wiednia, po bitwie pod Mohaczem, po śmierci Ludwika Jagiellończyka, Czechy i Węgry stawały się ziemią rządzoną przez dynastię Habsburgów. A więc tutaj widzimy, że Habsburgowie z tego wyścigu tych trzech dynastii o tron Czech i Węgier, czyli mam na myśli tutaj dynastię luksemburską, jagiellońską i właśnie habsburską, to oni wychodzą ostatecznie na prowadzenie i to oni przejęli te ziemię na długie lata. No i ostatni kraj, o którym sobie dzisiaj powiemy, co nieco, to Ruś. Ruś między XIII a XV wiekiem. Pamiętamy, że w XIII wieku jeszcze Ruś była pod okupacją mongolską. Została ona podbita przez Mongołów po bitwie nad Kałką i przez wiele lat uzależniona właśnie była od władców mongolskich, którzy stosowali jarłek, czyli taki sposób rządzenia oparty właśnie na ich zgodzie. Jedynymi ziemiami wolnymi od okupacji mongolskiej był Nowogród Wielki oraz Psków. I to były ośrodki, które stały się zaczątkiem, powiedzmy, że tych tendencji, które miały na celu wyzwolenie się spod panowania mongolskiego. I w XIV wieku rozpoczął się proces nazywany zbieraniem ziem ruskich, czyli powoli takim jednoczeniem tych ziem, które nie są pod panowaniem mongolskim, powoli takim procesem usuwania właśnie władców mongolskich z ziem ruskich. Wtedy też nastąpił wzrost znaczenia księstwa moskiewskiego, które okazało się najsilniejsze podczas tego procesu zbierania ziem ruskich. Przypomnę, że wcześniej Moskwa nie odgrywała tak dużej roli, bo najsilniejszym tym punktem na mapie politycznej Rusi był Kijów. Ruś kijowska była przed najazdem mongolskim najważniejsza. Kijów stracił na okresie okupacji mongolskiej na rzecz właśnie Moskwy. W 1380 roku mamy pierwszy wielki sukces Rusinów w walce z Mongołami, mianowicie zwycięstwo Dymitra Dońskiego nad Mamajem w bitwie na Kulikowym polu. To jest taka nadzieja dla mieszkańców Rusi na to, że mogą w końcu myśleć o tym, że ta walka o wolność od Mongołów się może udać. I rzeczywiście tą walkę dalej, zachęceni tym sukcesem, Rusini kontynuują. W XV wieku mamy rządy Iwana III Srogiego, bardzo znaczące, dlatego że ten oto władca wykorzystuje to, że upada cesarstwo bizantyjskie pod naporem tureckim, i wziął on ślub z Zofią Palaiolog, czyli z córką ostatniego cesarza bizantyjskiego. I tym samym można powiedzieć, że zaczął sobie rościć prawo do tego, aby przejąć Schedę po cesarstwie bizantyjskim, stać się spadkobiercą tego cesarstwa i właśnie od tego cesarstwa bizantyjskiego na podstawie tego małżeństwa zawartego z Zofią zaczął tytułować siebie carem. Carem, czyli po rosyjsku cesarzem. Uważał siebie za kontynuatora cesarzów bizantyjskich. Mało tego, uważał też, że Moskwa jest kontynuatorem Bizancjum jako centrum religii prawosławnej. Więc od tej pory to Moskwa miała być tym miastem głównym dla wyznawców prawosławia po upadku właśnie Konstantynopola, czyli ma zastąpić teraz Moskwa Konstantynopol również w funkcji religijnej i zaczęto mówić wtedy, że Moskwa jest trzecim Rzymem. Trzecim Rzymem, no bo pierwszym Rzymem jest Rzym, drugim Rzymem miało być Bizancjum, czyli kontynuować tradycje cesarskie po upadku Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego. No a po upadku Bizancjum, zgodnie z intencją Iwana III Srogiego, to Moskwa miała być teraz kontynuatorem czy kontynuatorką tradycji rzymskiego cesarstwa. No i tutaj widzimy, że też Rosjanie przejęli
symbolikę bizantyjską, bo tu widzimy dwugłowego orła, który był symbolem do tej pory Bizancjum, a od tej pory jest symbolem Rusi, a później Rosji carskiej. No i tu też widzimy insygnie koronacyjne właśnie Bizantyjczyków, które zostały przejęte przez władców Rusi.